Studio Melina, dzisiaj poradnik, część pierwsza, w jaki sposób należy korzystać z usług PKP, jeżeli się już musi. Wiele osób bardzo często natrafia w rozmaitych życiowych sytuacjach na pytania, na które wcale nie jest łatwo znaleźć odpowiedź, a czasami ze względu na pośpiech jest to wręcz niemożliwe. Dla takich to biednych i zagubionych w dzisiejszym materialnym świecie ludzi opracowaliśmy zestaw poradników pod wspólnym tytułem Jak przeżyć? Poradniki te mają wskazać właściwą drogę oraz sposób postępowania w najróżniejszych sytuacjach. Nasz cykl poradników będzie się ciągnął w nieskończoność, bo przecież i nasza redakcja, pisma Łysy Jeleń, musi z czegoś żyć, a poza tym istnieje nieskończona ilość wariantów i sytuacji, które mogą nas po prostu przerosnąć. Dzisiaj poradnika część pierwsza, w której wyjaśniamy, w jaki sposób należy podróżować wspaniałymi pociągami naszej starej, szacownej i poczciwej PKP, aby w ogóle dotrzeć do celu. Kiedy w naszym znajomym banku udało nam się wreszcie otrzymać kredyt pod zastaw majątku na zakup jak zwykle tanich biletów kolejowych, po pożegnaniu się z rodziną i wskazaniu żonie, gdzie znajduje się nasza polisa ubezpieczenia na życie, udajemy się w stronę dworca, aby tam rozpocząć pierwszy etap naszej podróży, dokądkolwiek by ona nie prowadziła. W podróż nie należy zabierać jakiegokolwiek bagażu, ponieważ z dużą dozą dokładności można przewidzieć, że zostanie on nam zagubiony przez roztargnionych bagażowych rozgrzewających się nieustannie samogonem, ukradziony czy zrabowany przez elementy z marginesu społecznego, czyli włóczęgów, oszustów, hochsztaplerów, pandziorów, wędrownych muzyków, sutenerów, kierowców mafii lub innych ciężko pracujących również na dworcach panów. Przed rozpoczęciem podróży należy też się upewnić, czy dworzec, z którego mamy odjechać, stoi jeszcze na miejscu i nie został w nocy ukradziony wraz z przydworcowym postojem taksi, halą odjazdową, kasami, przejściem podziemnym, peronami, siecią trakcyjną, zwrotnicami, wagonami, szaletem dworcowym, górką rozrządową, szynami, warsztatami naprawczymi, lokomotywami, barem piwnym, posterunkiem służby ochrony kolei, poradnią dla narkomanów i alkoholików, oraz maszynistą, sympatycznym panem Czesiem. Jeżeli dworzec tylko przez zupełny przypadek lub przeoczenie złodziei tkwi jeszcze na swoim miejscu, to w żadnym wypadku nie kierujemy się w stronę kas biletowych, aby tam zakupić nasz upragniony bilet. Po pierwsze, możemy tam zostać okradzeni przez nieznanych osobników, a kasjerka akurat ma nieczynny telefon i nie powiadomi przepracowanej policji. Po drugie, już w trakcie podróży możemy u skorumpowanego konduktora zamówić bilet i otrzymać kartonik zgłoszenia braku biletu. Tuż przed stacją docelową, gdy konduktor zjawi się u nas powtórnie w celu skasowania szmalu, mamy do wyboru zapłacenie całej ceny biletu, z czego oczywiście nie mamy nic, ani też konduktor, albo zapłacenie konduktorowi pół ceny biletu bez pokwitowania i obaj będziemy zadowoleni, a za resztę możemy przecież pójść na piwo do agencji towarzyskiej albo do wesołego miasteczka, by pojeździć na karuzeli. Wcześniejsza rezerwacja miejsca i wykupienie miejscówki wbrew pozorom nie gwarantuje nam jeszcze, że z pewnością będziemy mogli zająć miejsce, które przynajmniej teoretycznie nam się należy. Albowiem zdarzyć się może, że nasze miejsce okupowane jest już przez 5 obywateli pochodzenia rumuńskiego, zwiedzających akurat nasz piękny kraj, którzy wprawdzie nie rozumieją po polsku, ale posiadają za to noże sprężynowe, lub przez hinduską 30-osobową rodzinę, która zakrzyczy nas bez pardonu, a drobne 160 decybeli przez nich wydawane śnić nam się będzie jeszcze po 3 miesiącach. Z braku Rumunów czy Hindusów nie należy się też przedwcześnie cieszyć, bo zamiast nich znajdować się może na naszym siedzeniu Polski pijany 2-metrowy drap, który ćwiczy codziennie 12 godzin na siłowni, jest zatrudniony w groźnej grupie przestępczej i akurat nie ma ochoty na dyskusję z nami, bo jest deko zmęczony po niedawnym pobiciu konduktora, kierownika pociągu i 8 pasażerów chcących go uspokoić. Możemy też naturalnie mieć szczęście i nie zastać na naszym miejscu nikogo, tylko że niespodziewanie wychodzi na jaw, iż nasza miejscówka ważna jest w pociągu, znajdującym się aktualnie na trasie pomiędzy Barceloną i Paryżem, a nie między Białymstokiem i Gdańskiem. W napoje alkoholowe służące do umilania podróży należy zaopatrywać się odpowiednio wcześniej, ponieważ PKP nie gwarantuje, że każdy bufetowy w wagonie warsu prowadzi spekulacyjny handel wódką. Uwaga, wszyscy smakosze pijący wódkę pod jakąkolwiek postacią. Prosimy, abyście nigdy i pod żadnym pozorem nie spożywali płynów wyskokowych w wagonowej toalecie, gdyż mieszanka aromatu klozetowego w połączeniu z wódką produkcji krajowej
Działa jak gaz bojowy wyprodukowany przez Saddama Husajna i może was zabić w ciągu kilkunastu sekund. Metalowa rączka pomalowana na czerwono i wisząca na korytarzu nie jest uchwytem do trzymania się ani do spuszczania wody w toalecie, tylko hamulcem bezpieczeństwa. Wieszanie się na niej lub jakiekolwiek inne nadużywanie powyższego jest karane przez konduktora w sposób przez niego dowolnie wybrany, rękoczynów oraz wyrzucenia na pysk z pociągu i to niekoniecznie na stacji, nie wyłączając. Jeżeli pociąg ma niezaplanowany 4-godzinny lub dłuższy postój, może to oznaczać, że chociaż tego nie zauważyliśmy, ale w wyniku katastrofy leżymy już na oddziale intensywnej terapii w szpitalu, albo maszyniście skończyła się po prostu wódka i w tej chwili szuka on jej po okolicy lub też odwiedza rodzinę mieszkającą akurat w mijanym mieście. Może się też zdarzyć, że postój trwa jeszcze dłużej, bo maszynista trafił na niespodziewany ślub córki, której trzeba było wyprawić nagłe wesele ze względu na jej nieoczekiwane zajście w ciążę i konieczność uniknięcia skandalu. Kiedy nasz pociąg wjechał na stację docelową 20 godzin za późno, to nie wpadamy w szał i nie gryziemy współpasażerów w krtań oraz aorty szyjne, tylko cieszymy się z dojechania na miejsce. Bo są pociągi, które już kilka lat temu zaginęły na trasie i do dzisiaj nikt o nich już więcej nie słyszał. Pamiętajmy o tym, aby podczas niespodziewanego napadu torsji wynikłych z picia z gwinta ciepłej wody wymiotować przez okno dopiero po jego otwarciu. Podczas jazdy na buforach trzymamy się uchwytów, jakichkolwiek. Twierdzenie, że czasami można spotkać w pociągu pijanego konduktora jest nieścisłe i nieprawdziwe. Żaden konduktor nie zatacza się bynajmniej od tego, że z kierownikiem pociągu wypił za dużo gorzały, tylko dlatego, że pociągiem rzuca na rozjazdach nieremontowanych z braku funduszy od czasów I wojny światowej z 1914 roku. Jeżeli konduktor bije nas w mordę, kopie lub używa innych środków przymusu bezpośredniego, oznacza to, że ma na pewno rację i to my popełniliśmy jakiś niewybaczalny błąd, a konduktor jako urzędnik państwowy ma rację i prawo nas ukarać. Gdy widzimy, że nasza stacja, na której mieliśmy wysiąść w szaleńczym pędzie, przelatuje za oknami wagonu, bo nasz pociąg przez niedopatrzenie półślepego maszynisty nie zatrzymał się tam w ogóle, natychmiast wyrzucamy nasze bagaże przez okno i wyskakujemy zaraz za nimi, bo kto wie, gdzie w końcu zatrzyma się nasz ekspres. W pociągach PKP jest zawsze ciemno, szaro i ponuro, a oświetlenie jest tak silne, jak w piramidzie faraona Ramzesa któregoś tam. Jeżeli wydaje się nam, że jest inaczej, że w przedziale panuje czystość i nic nie śmierdzi, oznacza to, że nawiedziły nas niespodziewane halucynacje i powinniśmy jak najszybciej odwiedzić poradnię zdrowia psychicznego albo przynajmniej naszego stałego psychoanalityka, aby wyjaśnić przyczyny powodujące tak straszliwe przywidzenia. Puste butelki po alkoholach wyrzucamy przez okno dopiero po odjeździe pociągu ze stacji. Bez względu na to, co by się wydarzyło, kolej ma zawsze rację i wie wszystko lepiej niż my. W ciągu minionych dziesięcioleci nie zdarzyło się jeszcze, aby ktoś wygrał w sądzie spór z PKP, nawet jeśli chodziłoby o podróż wagonem zaimportowanym właśnie po okazyjnej cenie od rosyjskich kolei железнодорожних z oddziałem w Czarnobylu, który to wagon nawet w dzień świeci, a po przejechaniu w nim 20 km możemy zacząć oszczędzać na fryzjerze, bo stajemy się nagle łysi i też świecimy. Wybierając się w podróż zimą, należy mieć na uwadze fakt, że w wagonach bywa czasem zimniej niż na zewnątrz, a zatem trzeba podjąć środki zapobiegawcze w postaci czapki, uszanki, kufajki, walonek syberyjskich, zakupionych od Rosjan na bazarze, rękawic niedźwiedzia i kanistra wódki. Można też czasem na sytuację odwrotną trafić, bo bywały już i takie przypadki, że ogrzewanie w pociągu funkcjonuje, ale jest nastawione na maksimum wydajności i nie można temperatury zmniejszyć, bo aparatura się zacięła z powodu przegrzania. Wtedy nie lamentujemy, tylko dumnie paradujemy po korytarzu w kąpielówkach albo i bez, co jest znacznie bardziej przyjemne i daje możliwość straszenia staruszek oraz nieletnich. Zamiast deprawowania nieletnich, w przypadku, kiedy nie mamy się czym chwalić, istnieje możliwość urządzenia na korytarzu sauny. Saunę robimy w prosty sposób, urywając albo odbijając młotem kowalskim rurę doprowadzającą parę do kaloryfera, a przy temperaturze plus 65 stopni Celsjusza sauna z pewnością wypali. Kiedy zbliżając się do następnej ze stacji widzimy zamiast niej tylko ponure gruzy i dogasające zgliszcza, wśród których uwijają się setki typów z zaciętymi minami i kolorowymi szalikami na szyi, nie znaczy to, że właśnie wybuchła wojna,
lecz tylko, że na pociąg oczekuje grupa kibiców wracająca z przegranego meczu piłkarskiego, dysząca żądzą odwetu na wszystkim, co tylko się rusza. Kiedy obsługa pociągu 200 metrów przed stacją włącza kran hamowania awaryjnego i ucieka w świeżo zaorane pole, to lepiej nie liczyć na to, że dojedziemy do stacji przez nas zaplanowanej. Nie czekajmy wtedy, aż zostaniemy z pociągu wyrzuceni na mordę, tylko oszczędzając dodatkowego stresu nieszczęśliwym ludziom, których drużyna bądź co bądź przegrała mecz, też uciekamy w pole, a potem wraz z obsługą pociągu kierujemy się w kierunku najbliższej nielegalnej wiejskiej wytwórni alkoholu, gdzie przy dźwiękach muzyki ludowej lub disco polo i stakanach bimbru odreagowujemy nasze negatywne napięcia. Jeżeli jesteśmy tak twardzi, że nie ulękliśmy się piłkarskich kibiców, nie oznacza to wcale, że nie istnieją jeszcze twardsi od nas, bo na następnej stacji, do której lokomotywą kierują oczywiście pijani w sztok kibole, może oczekiwać na pociąg, 300-osobowy prewencyjny oddział policji, zwany dawniej ZOMO, który uparł się, żeby akurat dzisiaj zrobić porządek z niesfornymi kibicami. Tenże oddział po profilaktycznym wrzuceniu granatów hukowych i gazowych do wszystkich wagonów oraz lokomotywy i wtargnięciu do pociągu robi porządek ze wszystkimi i pałuje jak leci od lewego do prawego cały polski przedział wiekowy, bo w dymie i tak nic nie widać i dokańcza to, czego nie zdążyli rozwalić kibice chuligani. Nie musimy chyba dodawać, że w tym wypadku wniesienie sprawy o odszkodowanie wywoła echo głośnego rechotu na korytarzach sądowych i kancelarii adwokackich. Wszyscy tam albowiem, poczynając od woźnego poprzez sprzątaczki na przewodniczącym Rady Sędziowskiej kończąc, wiedzą, że oddziały prewencji wytłumaczą się znowu z takiej akcji racją wyższą, nieprecyzyjnym rozkazem, a do tego wszyscy policjanci biorący udział w imprezie zapadną nagle na straszną sklerozę lub Alzheimera i zapomną nawet, jak się nazywają i gdzie mieszkają. Gdy przez niewiarygodny przypadek nie spotkaliśmy podczas naszej podróży zdegenerowanych kibiców, chuliganów, złodziei, rabusiów, alfonsów, dziwek dowolnej narodowości, pijaków, terrorystów przewodzących w walizce trotyl albo radioaktywny pluton, wędrownych muzyków, setek hindusów, skorumpowanych konduktorów i mafiozów, to też nie jest to jeszcze powód do zadowolenia. Może się mianowicie zdarzyć, że tuż przed osiągnięciem stacji docelowej nasz pociąg się wykoleja i ostatnie 2 kilometry musimy przejść na czworakach przez bagna i moczary, ciągnąc zębami nasze bagaże. Za wypadek nie należy oczywiście obwiniać maszynisty, nawet gdyby był on tak pijany, że nie widział nie tylko znaków kolejowych, ale i zegarów w lokomotywie, lecz na przykład stare podkłady, co przegniły, lub inny nieprzewidywalny splot nieszczęśliwych czynników, które się akurat razem złożyły na wypadek. Ze swojej strony PKP życzy Państwu pasażerom szczęśliwej podróży, zapraszając do jak najczęstszego korzystania z jej usług. W następnym roku jest przewidywane wprowadzenie dla obsługi podróżnych specjalnego stanowiska kolejowego kapelana, czyli księdza podróżującego w wagonie warsu, który ma dodawać otuchy w ciężkich chwilach picia ciepłej wódki na przykład. Hasło pod tytułem 1000 księży na 1000 wagonów niedługo może więc zamienić się w rzeczywistość. My ze swej strony natomiast składamy najszczersze gratulacje osobom, którym było dane dojechać na miejsce bez uszczerbku na ciele i umyśle. Dobranoc Państwu.